Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, że znów mam ten przywilej, aby przed wami stanąć i dzielić się Słowem Bożym. Mam taką głęboką wiarę, że Słowo, które Bóg mi dał na dzisiaj, jest tym Słowem, które On chciał, żeby było głoszone dzisiaj. Wiecie, bo to zawsze jest to pytanie moje, myślę, że każdego, który staje tu na tym miejscu. Boże, jakie jest Twoje słowo, które Ty chcesz właśnie w ten dzień powiedzieć do swojego zboru? I kiedy w czasie jednej modlitwy wiedziałem, że mam się dzielić Bożym Słowem, to słowo tak jakby jakaś taka błyskawica przeszła przez mój umysł i od tego czasu kiełkowała, już jakby nie mogłem się wyzwolić z tego tematu, którym właśnie dzisiaj będę się dzielił z wami. Jak tak sobie analizowałem kazania w naszym zborze, gdzieś nawet ponad miesiąc do tyłu, to wiecie, zauważyłem, że prawie w każdym kazaniu przewija się nuta naszego zaufania do Boga w przeżywaniu trudnych doświadczeń. Sam tutaj stałem 2 miesiące temu i mówiłem na temat: nie musisz się bać, nie musisz się lękać. I wiecie, tak jakoś to dzisiejsze kazanie jest też związane, właściwie skierowane do ludzi, którzy przeżywają różne trudności, różne doświadczenia w życiu, o tym, jak mamy w tym wszystkim się odnaleźć, jak mamy postępować, jak mamy żyć. I chciałbym przeczytać, drodzy bracia i siostry, jeden krótki werset. Myślę, że to, co mnie wyróżnia, co mnie na pewno wyróżnia spośród wszystkich, którzy tutaj usługują, to jest to, że czytam bardzo krótko. Krótkie wersety, ale myślę, że nie macie mi tego za złe, bo nie jest to spowodowane tym, że nie lubię czytać. Jest to spowodowane tym, że po prostu mam problem ze swoimi oczami. Choć tak powiem wam szczerze, że tego wszystkiego trochę nie umiem zrozumieć. Myślę, że sprawa tu jest zbyt jasnego oświetlenia, dlatego że w mojej pracy, gdzie mam przyciemniony pokój, mogę czytać prawie normalne, takie zwykłe pismo, którym se notuję spokojnie za sobą. No, wprawdzie pacjenci wchodząc zawsze się mnie pytają, a dlaczego tu jest tak ciemno? I mam trochę problem z tym, ale może powtarzają, bo tam w Wiśle, wiecie, jest taka poczta pantoflowa. Jeden drugiemu powtarza, jaki ten doktor jest. Także może przestaną się pytać któregoś dnia. Także jeden krótki werset zapisany w Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, 23 werset. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 23 werset. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jest to właściwie końcowe zdanie odpowiedzi Pana Jezusa na pytanie zadane mu przez Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, Boży sługa. Właściwie Pan Jezus powiedział o nim, że był największym z proroków. Boży posłaniec posłany przed Jezusem, aby przygotować mu drogę. Boży sługa świadomy swojego posłannictwa, świadomy po to, po co przyszedł. Był tym, który sam osobiście w Jordanie ochrzcił Jezusa, choć wzbraniał się przedtem. Był później świadkiem, kiedy Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Jezusa. Był świadkiem słów, które padły wtedy z nieba. To jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Był tym, który świadczył o Chrystusie, który wołał: ten, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie, nie jestem godzien nawet mu nosić sandałów. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Potem wołał do ludzi słuchających go: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale nagle Jan znajduje się w więzieniu, uwięziony przez Heroda. I kiedy jest w więzieniu, jego uczniowie przychodzą do niego i opowiadają mu
o dziełach, o działalności Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza opowiadają mu o cudach, które Jezus czynił, jakie wielkie rzeczy, jakie niesamowite cuda, łącznie z tym, że umarli, powstają z grobów, że są wzbudzani, wskrzeszani, trędowaci, oczyszczani. I to wszystko opowiadają Janowi. Jan wtedy przywołuje dwóch ze swoich uczniów i posyła ich do Jezusa z zapytaniem. I mówi do nich, idźcie i zapytajcie Jezusa. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Co za dziwne pytanie padające z ust Jana. Czy Ty jesteś tym, którego mamy oczekiwać, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jan, który był pewny swojego posłannictwa, Jan, który był pewny boskości Chrystusa, o którym mówił, którego zapowiadał, w tej chwili zadaje, będąc w więzieniu, takie pytanie. Wiecie, zastanawiałem się, co działo się w życiu Jana, w jego wnętrzu, że zadał takie pytanie i tak właściwie, co było zawarte w tym pytaniu, które on wysłał do Jezusa. Jan jest w więzieniu. Wiecie, życie jego, sytuacja, w której się znalazł, rzeczywistość, w której był, to wszystko, co się z nim w tym momencie działo, było całkowicie niezgodne z tym wszystkim, czego się spodziewał, było całkowicie niezgodne z tym wszystkim, czego oczekiwał, o czym myślał, co sobie wyobrażał, jeśli chodzi o Boży plan dla jego życia, o swoją służbę, o swoją działalność. I kiedy on patrzył tam w więzieniu na swoje życie, to mówił, to nie miało tak być. To nie miało się tak skończyć. Tak moje życie nie miało wyglądać. Ja, Boży posłaniec, jestem w więzieniu. On wiedział, że został posłany przed Chrystusem po to, aby przygotować mu drogę. I będąc tam w więzieniu, bracia, siostry, on miał poczucie niedokończonej służby. On chciał iść. On chciał chrzcić, on chciał jeszcze dalej ludzi przygotowywać na działalność Jezusa Chrystusa. Ale nie mógł. Był w więzieniu. I tak sobie myślał, to nie tak miało się zakończyć. To nie tak miało być. Ponadto chciał być świadkiem, naocznym świadkiem tego wszystkiego, co Jezus czynił i co Jezus robił. On sam o sobie powiedział do swoich uczniów, ja jestem przyjacielem oblubieńca, tym oblubieńcem był Jezus i cieszę się z tego, że słyszę Jego głos, tej radości doznaję w całej pełni. I tak sobie myślał, no to przecież ja przygotowałem mu drogę, to przecież ja przedstawiłem Jezusa światu, no to chyba mam prawo uczestniczyć w tej radości Jego służby, być naocznym świadkiem tego wszystkiego, co On czyni, co On robi. To nie tak miało być. To nie tak miało się wydarzyć. Jestem w więzieniu. I pojawiały się pytania. Dlaczego? Dlaczego? Co się stało? A może Jan miał żal do siebie samego? Po co wtrącałem się w życie Heroda? Po co dyskutowałem o to, że on nie może mieć żony swojego brata jako swojej żony? Przecież mogłem tylko zwiastować drogę, mówić o upamiętaniu, chrzcić i zostawić Heroda w spokoju i to by się wszystko nie stało. Może miał żal właśnie do siebie i takie wyrzuty sumienia. I wysłał ludzi, swoich uczniów do Jezusa. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy oczekiwać innego? Kiedy pobieżnie przeczytamy to zapytanie Jana, to może byśmy powiedzieli, Jan zwątpił. Wiecie, ale ja im dłużej się nad tym zastanawiałem i dłużej czytałem to słowo, ono tak we mnie było, to wiecie, dostrzegłem, że w tym pytaniu był krzyk duszy Jana.
Tam był ogromny ładunek emocjonalny, ogromny krzyk. Jezu, Jezu, czy Ty nie wiesz, gdzie ja jestem? Czy Ty nie wiesz, gdzie ja się znajduję? Czy Ty nie wiesz, że jestem w więzieniu? Czy Ty o mnie zapomniałeś? Czy Ty zapomniałeś, kim ja jestem, że to ja jestem posłańcem, który przygotowywał Ci drogę? Że to ja jestem posłańcem, który przedstawił Cię światu i teraz jestem w więzieniu? To nie tak miało być. Jezu, czy Ty zapomniałeś o mnie? Wiem, że jesteś Mesjaszem. Wiem, że jesteś Synem Bożym. Ale jesteś tu w więzieniu, jestem teraz. I chcę się upewnić, czy się nie pomyliłem. Czy tak jest naprawdę. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść. Czy też mamy oczekiwać innego. Przychodzą posłańcy Jana do Jezusa i zadają mu pytanie. Jan kazał Ciebie zapytać. I Pan Jezus nie obruszył się na to pytanie. Tak jak niekiedy się obruszył na niewiarę ludzi. Nie powiedział o rodzie bez wiary, jak długo będę was znosił. Nie, nie powiedział tego. Powiedział tak. Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i coście słyszeli. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają z martwych, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Idźcie, idźcie i powiedzcie Janowi. Ale Jan to wszystko już wiedział. To już mu powiedzieli przedtem jego uczniowie. On dlatego, że to usłyszał, dlatego posłał swoich uczniów do Jezusa. Jezus mówi, idźcie, jeszcze raz mu to powiedzcie. Moje dzieła świadczą o mnie. To, co czynię, to, co robię, świadczy o mnie, że jestem Synem Bożym, że jestem Zbawicielem. Ja tak sobie myślę, że kiedy Jan usłyszał tą pierwszą część odpowiedzi Chrystusa, wiecie, to tak się zastanowił. No dobrze, dobrze, jesteś Bożym Synem. Ale co ja tu robię w tym więzieniu? Dlaczego ja jestem w tym więzieniu? Czy tak to miało być? Czy tak miała wyglądać Boży plan i Boża wola dla mojego życia? I może byłaby to smutna odpowiedź, gdyby ona na tym się zakończyła. Ale Pan Jezus swoją odpowiedź, swoje przesłanie do Jana nie zakończył na tym, idźcie, oznajmijcie mu to, co widzicie, ale powiedział to bardzo znaczące, jakże ważne zdanie. Błogosławiony jest ten, który się ze mnie nie zgorszy. Nie zgorszy. Nasze tłumaczenie i kilka innych tłumaczeń tłumaczą to słowo jako nie zgorszy. Biblia tysiąclecia podaje tutaj, błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. A przekład interlinearny grecko-polski, no nie znam greckiego, więc mogłem tylko się posługiwać tym przekładem interlinearnym. Błogosławiony jest ten, kto nie zostałby przywiedziony do obrazy przeze mnie. Czyli tak na nasz polski język tłumacząc, błogosławiony jest ten, kto się na mnie nie obrazi. Zgorszyć się. Myślę, że głównie znaczenie tu jest zwątpić, stracić wiarę, stracić zaufanie, ale myślę, że to słowo ma szersze znaczenie, nie tylko zwątpić. Ale właśnie ten taki dodatkowy ładunek, zgorszyć się, być zniecierpliwionym, zacząć się buntować.
być takim zgorzkniałym, być zniecierpliwionym, być tracić nadzieję, zgorszyć się, być zniechęconym, być załamanym, rezygnować, być rozgoryczonym. Może jeszcze inne znaczenia, które jakby teraz mi z głowy wyleciały. Może później będę ujmował te słowa, ale w tym sensie było to słowo zgorszyć. Uczniowie, którzy słuchali nauki Jezusa o chlebie, oni się w pewnym momencie zgorszyli i zrezygnowali. Odeszli. Twarda to mowa, któż jej słuchać może. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów przed swoją śmiercią: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie. To wszystkie tłumaczenia właśnie tutaj to słowo ujmują. I co? I kiedy Pan Jezus został pojmany, wszyscy go opuścili, uciekli, odeszli, a Piotr się go zaparł. A kiedy po swoim zmartwychwstaniu uczniowie tak wszystko to analizują, wiedzą, że mają zostać rybakami ludzi, ale zniechęceni, zrezygnowani, może załamani, wracają do swoich zajęć. Piotr mówi: pójdę ryby łowić. Zgorszycie się ze mnie. I do uwięzionego, może wątpiącego Jana, będącego w więzieniu, Pan Jezus przesyła poselstwo. Błogosławiony jest ten, kto się ze mnie nie zgorszy. Janie, błogosławiony jest ten, kto się ze mnie nie zgorszy. Janie, jesteś błogosławiony, jeśli się ze mnie nie zgorszysz. Jesteś błogosławiony, jeśli we mnie nie zwątpisz. Tam w więzieniu, tam w tej sytuacji, w której jesteś. Janie, mam wszelką moc na niebie i na ziemi. Uzdrawiam. Umarli są wskrzeszani. Dokonuję cudów. Mam wszelką moc na niebie i na ziemi. Janie, ale czy możesz mi zaufać? Ale czy możesz mi zaufać tam w więzieniu, w tej sytuacji, w której jesteś? Janie, nie zapomniałem o Tobie. Wiem, gdzie jesteś. Wiem, jak się czujesz. Wiem, co przeżywasz. Wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Ale Janie, czy możesz mi zaufać? Czy możesz mi zaufać w tej sytuacji, w jakiej jesteś? Błogosławiony jest ten, kto się ze mnie nie zgorszy. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Drodzy bracia i siostry, my wszyscy przeżywamy doświadczenia, różne doświadczenia. Jedni tacy, drugi inni. Jedni więcej doświadczeń, drudzy mniej. Różnymi drogami prowadzi nas Bóg, ale wszyscy przeżywamy różne doświadczenia. I można by tak powiedzieć, że są one jakby nieodłączną częścią naszego życia, są jakby wpisane w nasze życie. Biblia mówi, że są to różne doświadczenia. Nie można powiedzieć, że tylko takie czy takie możemy przeżywać. Różne. One dotyczą każdej dziedziny naszego życia, każdej sfery naszego życia, fizycznej, psychicznej, umysłowej, nas samych, naszych rodzin, naszych stosunków międzyludzkich, relacji naszych, naszej pracy, naszych finansów, różnych sytuacji naszego zdrowia, ale przeżywamy je. Wiecie, być może niektórzy z nas niekiedy zadają sobie pytania, kto stoi za tymi doświadczeniami. Wiecie, nie chciałbym na ten temat tutaj mówić, może to jest inny duży temat, ale chciałbym jedną rzecz bardzo mocno podkreślić.
bardzo mocno podkreślić, bracia, siostry, wszechwładzę Boga. To Bóg jest na tronie. To Bóg rządzi i kieruje wszystkim. Wszystkim. Absolutnie wszystkim, także życiem każdego z nas. Każdego z nas. Nie ma w całym tym wszechświecie takiej istoty, takiej osoby, takiej rzeczy, która by mogła Boga zmusić do czegokolwiek lub cokolwiek na nim wymusić. Nie ma w tym całym wszechświecie takiej istoty, rzeczy, osoby, która by mogła Boga przed czymś powstrzymać, która by mogła opóźnić Jego działanie, która by mogła w czymś Go ograniczyć. Nie ma. On jest jedynym, jedynym władcą. To On wydaje rozkazy, to On wydaje polecenia i one nie mogą być przez żadną istotę we wszechświecie zlekceważone lub zmienione. I On jako Bóg Wszechmogący jedynie ma moc, aby wyegzekwować to, co On rozkazał i co chce. Tak więc, bracia, siostry, jeśli jesteśmy w Bożych rękach, jeśli żyjemy pod osłoną krwi Pana Jezusa, to szatan, wróg nasz, nie może nam niczego, absolutnie niczego zrobić bez Bożego zezwolenia. Może w naszym życiu tylko to zrobić, na co Bóg zezwoli i co Bóg dopuści do naszego życia. Chyba że sami swoim życiem dajemy Mu dostęp do naszego życia, do naszych sytuacji. Ale i wtedy, kiedy tak dzieje się w naszym życiu, że ma On coś swojego w nas, że naszym życiem daje Mu dostęp, i wtedy pamiętajmy o tym, że Boża łaska jest większa niż wszystkie nasze błędy, niż wszystkie nasze upadki, grzechy, i krew Jezusa zawsze, zawsze łamie wszelki wpływ szatana na nasze życie. Zawsze. Tak więc, patrząc na doświadczenia, możemy powiedzieć, że każde doświadczenie, które nas spotyka, które przeżywamy, jest pod Bożą kontrolą. Jest za Bożą aprobatą. I każde doświadczenie, które przeżywamy, ma cel. W zeszłym tygodniu brat Marian mówił tutaj także o celach doświadczeń. Aby doświadczać, wypróbowywać naszą wiarę, by ona okazała się cenniejsza niż złoto, aby korygować nasze życie, aby kierować na właściwą drogę, aby wychowywać, może karcić nas, abyśmy byli doskonali, nie mający braków i przygotowani na Jego przyjście i abyśmy nie odeszli z drogi. Bóg po to dopuszcza doświadczenia na nasze życie. Ale każde doświadczenie, które przeżywamy, jest podyktowane Jego miłością. Jego największą miłością. I każde z nich jest dla naszego dobra, dla naszego największego dobra. I każdy z nich jest czymś właśnie najlepszym dla nas. Ale musimy także powiedzieć, że doświadczenia, sama Biblia o tym mówi, nie są radosne, nie są przyjemne, ale są smutne i przykre. Sam Piotr mówi, zasmucani bywacie na krótko, gdy trzeba, różnorodnymi doświadczeniami. Autor do Hebrajczyków mówi, żadne karenia, karcenie, wychowywanie nie jest przyjemne, ale jest chwilowo bolesne. Ale ono jest udziałem nas wszystkich. Tak więc, bracia, siostry, być może słuchając mnie tutaj dzisiaj na tej sali, ktoś z was więcej, jesteście w jakichś trudnych doświadczeniach. Wiecie, to jest tak, że patrząc na was, to jest też fakt, że nie widzę daleko waszych twarzy, tych może tylko z przodu, uśmiechniętych i tak by się mogło wydawać. Do kogo ja dzisiaj mówię? Może wyglądacie wszyscy, że nie przeżywacie doświadczeń.
Wiecie, tak często jest, że my patrzymy na swoje życie, w którym są różne burze, doświadczenia. I tak my patrzymy na naszych braci, sióstr wokoło i tak myślimy, och, ten brat, ta siostra, ta rodzina, oni nie przeżywają doświadczeń. Ale potem przychodzi czas, gdy słuchamy ich świadectw i okazuje się, przez jak ciężkie problemy oni musieli przechodzić. Tak więc być może, że nawet po naszych twarzach dzisiaj tego nie widać, ale jestem świadomy, że wiele z nas przeżywa trudne doświadczenia. Trudne życiowe burze, trudne problemy. Może jest tak, że od dłuższego czasu modlimy się i nie widać odpowiedzi, nie widać rozwiązania, nie widać końca tej sytuacji, która jest. Być może tak jest, że w naszym życiu przeżywamy jedno doświadczenie za drugim. Wydaje się już, że jest koniec tych różnych trudnych sytuacji, że problemy się rozwiązują, że sytuacje wychodzą jakoś na prostą, że wszystko zaczyna jakoś przybierać dobry obrót, a tu jeszcze jedno się nie skończyło, zaczyna się drugie, zaczyna się następne doświadczenie i tak w życiu jedno za drugim, jedno za drugim. Być może tak przeżywamy. Być może patrzymy na swoje życie, na różne sytuacje, w których jesteśmy, które przeżywamy i myślimy tak, nie tego się spodziewaliśmy, nie tego oczekiwaliśmy w naszym życiu. To przecież tak nie miało być. To przecież nie tak miało się skończyć. To wszystko nie tak miało przebiegać. I może dzisiaj w naszym życiu jest taki trudny czas, kiedy zaczynamy zadawać pytania. Boże, dlaczego? Boże, kiedy to się skończy? Być może jesteśmy u kresu sił. Być może jesteśmy już tym wszystkim bardzo zmęczeni. Być może tracimy cierpliwość. Być może czujemy się rozgoryczeni i rozczarowani tym wszystkim, zawiedzeni. To wszystko nie tak miało być. Być może czujemy wyrzuty sumienia, że coś gdzieś nie zrobiliśmy tak, jak było trzeba. Być może odczuwamy żal do siebie. Gdybym zrobił tak, a nie inaczej, w życiu byłoby inaczej. A być może odczuwamy żal do Boga. Boże, dlaczego jest tak w moim życiu? Dlaczego życie idzie właśnie tą drogą? Dlaczego nie odpowiadasz na moje prośby, na moje modlitwy? Dlaczego tak moje życie idzie? Dlaczego? Może tak się dzisiaj czujemy. Jeśli ktoś z nas jest dzisiaj na tej sali i przeżywa coś, może wiele, może coś. Z tego, co ja dzisiaj mówię, o czym ja dzisiaj mówię, bracia, siostry, to chcę powiedzieć, że właśnie do nas ma dziś Bóg, Jezus Chrystus, swoje przesłanie. Błogosławiony jest ten, kto się ze mnie nie zgorszy. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jeśli, bracie, siostro, jesteś tutaj na tej sali lub tam na balkonie i o swoim życiu mówisz, to nie tak miało być, to nie tak miało się skończyć, to nie tak miało przebiegać, nie tego oczekiwałem w swoim życiu, nie tego się spodziewałem, nie o tym myślałem, nie o tym marzyłem, i może czujesz się rozgoryczony tym wszystkim i zastanawiasz się, dlaczego tak to wszystko jest, to właśnie do ciebie wierzę, że Bóg przez Ducha Świętego dzisiaj właśnie przesyła swoje przesłanie. Drogie dziecko,
Wiem, w jakiej sytuacji jesteś. Znam dokładnie i wiem, co przeżywasz. Nie zapomniałem o Tobie. Rozumiem Cię. Wiem wszystko o Tobie. Ale, czy możesz mi zaufać? Czy możesz mi zaufać w tej sytuacji, w której jesteś? Drogie dziecko, tak bardzo Cię kocham. Nikt nie kocha Ciebie tak jak ja, mówi Bóg do nas. Wszystko, co czynię dla Ciebie, czynię z miłości. Mam dla Ciebie najlepszy plan. I wszystko, co z moich rąk pochodzi, jest dobre. Ale czy możesz mi zaufać? Czy możesz mi zaufać w tej sytuacji, w jakiej jesteś? Mam wszelką moc na niebie i na ziemi. Mam wszelką moc na niebie i na ziemi. I Twój problem jest niczym dla mnie. Mogę go w każdej chwili rozwiązać. Ale czy możesz mi zaufać? Czy możesz mi zaufać w tym przeżyciu, w którym jesteś? Czy możesz mi zaufać w tej sytuacji, w której jesteś? Choć może nie rozumiesz tego wszystkiego, co przeżywasz. Choć może nie wiesz, kiedy to wszystko się zakończy. Choć może nie wiesz, jak to wszystko się zakończy. Ale Jezus pyta dzisiaj każdego z nas, czy możesz mi zaufać? Boże przesłanie dla każdego z nas na tej sali jest dzisiaj: błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Błogosławiony jest ten, kto się ze mnie nie zgorszy. Błogosławiony jest ten, kto się nie załamie, kto się nie zniechęci, kto nie zrezygnuje, kto nie zawróci, kto nie zwątpi, kto się nie zgorszy. Możemy zadawać pytanie. Jan też je zadawał. Jeśli dzisiaj zadajemy pytania, to odpowiedź Jezusa jest taka jak do Jana. Idźcie, oznajmijcie Janowi. Idźcie i oznajmijcie moim dzieciom w zborze w Cieszynie. Ślepi widzą, chromi chodzą, głusi słyszą, umarli zostają wskrzeszani, trędowaci zostają oczyszczeni. Mam wszelką moc na niebie i na ziemi i jestem z wami aż do skończenia świata. Ale czy możecie mi zaufać? Czy możecie mi zaufać w sytuacji, w której jesteście? Czy możecie zaufać w drodze, którą was prowadzę? Błogosławiony jest ten, który się ze mnie zgorszy. Od tamtego czasu, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, przez wszystkie wieki aż do dnia dzisiejszego, do wszystkich doświadczanych Bożych dzieci na całej ziemi brzmią to samo przesłanie. Czy możesz mi zaufać? Czy możesz mi zaufać w sytuacji, w której jesteś? Błogosławiony jest ten, który się ze mnie nie zgorszy. Błogosławiony jest ten, który się ze mnie nie zgorszy. Bracie, siostry, jeśli w sytuacjach trudnych, w których jesteśmy, może bardzo trudnych, może wtedy, kiedy zadajemy pytania, może wtedy, kiedy patrzymy na swoje życie i czujemy się rozczarowani, czujemy się, że to wszystko nie tak miało być, jeśli jednak zachowamy wiarę, jeśli nie zwątpimy, jeśli będziemy trwać przy Bogu, nie ulegniemy zniechęceniu, nie zrezygnujemy, to Jezus mówi: masz moje błogosławieństwo. Jesteś błogosławiony, jeśli się mną nie zgorszysz. Jesteś błogosławiony, jeśli we mnie nie zwątpisz, niezależnie od sytuacji, jaką przeżywasz. Czym jest Boże błogosławieństwo? Czym jest Boże błogosławieństwo w naszym życiu? Chciałbym powiedzieć, że tu, kiedy Jezus mówił o błogosławiony dla Jana, błogosławieństwo nie oznaczało rozwiązania problemu. Boże błogosławieństwo może objawiać się w różnych dziedzinach w naszym życiu. Niekiedy jest to powodzenie materialne, niekiedy jest to zdrowie, niekiedy są to różne dary Boże dla nas, ale nie to jest istotą błogosławieństwa. Bardzo się zastanawiałem, co znaczy to słowo tutaj błogosławiony, co ono znaczyło dla Jana,
błogosławiony. Czym jest Boże błogosławieństwo? Co jest istotą Bożego błogosławieństwa? I wtedy Duch Święty przypomniał mi, w Starym Testamencie Bóg podyktował dokładnie, jak mamy, jak kapłani mieli błogosławić lud. Wiecie, i to odzwierciedla sens, sedno i treść Bożego błogosławieństwa. Niech ci błogosławi Pan, niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech ci da pokój. Boże błogosławieństwo to cztery rzeczy. Po pierwsze, Boża ochrona. Po drugie, Boża łaska. Po trzecie, Boża obecność w naszym życiu. I po czwarte, Boży pokój. Boże błogosławieństwo. Boża łaska, Boża ochrona, Boża obecność i Boży pokój. Wtedy, kiedy odczuwamy bliskość Boga. Wtedy, kiedy On jest tak blisko nas, że możemy słyszeć Jego głos, czuć dotyk Jego, czuć otulenie Jego ramieniem nas, czuć to, jak nas przytula, czuć, słyszeć, jak do nas mówi, czuć ciepło Jego miłości, Jego obecność, Jego łaska i to wnosi pokój do naszego życia i Jego ochrona w naszym życiu. Jesteś błogosławiony, jeśli we mnie nie zwątpisz. Być może problemy rozwiążą się, Bóg wie, kiedy, ale jesteś błogosławiony. I tak się zastanawiałem, bracia, siostry, czy to nam nie wystarczy być błogosławionym przez Boga, mieć Jego obecność w naszym życiu, czuć tą bliskość, czuć to, jak nas przytula, czuć to, jak nas dotyka, słyszeć Jego głos, czuć ciepło Jego miłości, być tak blisko Niego i wiedzieć, że mam Jego przychylność, że mam Jego łaskę, że mam Jego ochronę, że nie wiadomo, choćby coś się stało, Bóg mnie zachowa i mogę mieć Jego pokój. Czy to nam nie wystarczy? Możemy nie mieć wielu rzeczy w naszym życiu. Możemy nie mieć tego, tamtego. Możemy nie mieć różnych rzeczy, które byśmy chcieli i Bóg nam ich nie da, mimo że może się o nich modlimy. Ale jeśli mamy Jego błogosławieństwo, Jego ochronę, Jego obecność, Jego łaskę i Jego pokój, to nam wystarczy. Bo tak naprawdę w naszym życiu, bracia, siostry, najważniejszy jest dawca. Dawca, czyli On. Jezus Chrystus, Bóg, Jego błogosławieństwo, Jego ochrona, Jego pokój, Jego łaska, Jego obecność. My tak często jako ludzie, wiecie, zwracamy uwagę na dary. O, byśmy otrzymali tamto, tamto w swoim życiu, powodzenie materialne, zdrowie, błogosławieństwo finansowe i wiele różnych rzeczy. I kiedy tego niekiedy nie mamy, zaczynamy wątpić. Ale w życiu naszym najważniejsze jest jedno. Wystarczy nam dawca. Kiedy Jego mamy, mamy wszystko. Wszystko. A to, co On nam da i w jakim czasie nam da, to zależy od Niego. Jesteś błogosławiony, jeśli nie zwątpisz. To poselstwo brzmi ciągle w moich uszach i myślę, że to poselstwo jest przekazywane do każdego z nas. Jesteś błogosławiony, jeśli w tych różnych sytuacjach, w których przeżywasz, nie zwątpisz we mnie. Droga, drzwi do tego Bożego błogosławieństwa otwieramy tylko przez wiarę, bracia, siostry. Przez wiarę. Wiara jest kluczem, który otwiera Boże błogosławieństwo do naszego życia. Bracia, siostry, my jesteśmy Bożymi dziećmi. Bóg nam dał Ducha Świętego, dał nam swoje Słowo, i przez Ducha Świętego, i przez Jego Słowo wzbudził wiarę w naszych sercach. Dał nam wiarę do naszych sercach. My mamy wiarę. Mamy wiarę, bo nam ją dał Duch Święty i Jego Słowo. Ona powstała w naszym życiu. Ona jest. Ale każdego dnia w trudnych doświadczeniach, w trudnych przeżyciach, bracie, siostry, dokonujemy wyboru wiary.
Dzisiaj pytanie jest Jezusa do każdego z nas, zwłaszcza do tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach. Czy możesz mi zaufać? I każdego dnia to pytanie jest skierowane do każdego z nas. Czy możesz mi zaufać? Niezależnie od sytuacji, w której jesteś, którą przeżywasz, czy możesz mi zaufać? I każdy z nas dokonuje wyboru. Wyboru. Będę żył wiarą. Tak, Panie, chcę Ci zaufać. Niezależnie od tego, w jakim jestem sytuacji, niezależnie od tego, kiedy i jak odpowiesz na moją prośbę i moją modlitwę, a wiem, że odpowiesz w najlepszy sposób, chcę Ci zaufać. I kończąc już, podsumowując to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, co wierzę, że było Bożym przesłaniem dla Bożego Kościoła zgromadzonego dzisiaj tutaj w Cieszynie. I to przesłanie może tylko jakby Duch Święty w nasze serca tak naprawdę włożyć i wierzę, że chce to uczynić. To jest to przesłanie, które mówi: moje dziecko, wiem, w jakiej jesteś sytuacji, wiem, co przeżywasz, znam wszystko. Czy możesz mi zaufać? Czy możesz mi zaufać? Mam wszelką moc na niebie i na ziemi i mogę w każdej chwili rozwiązać Twój problem, ale czy możesz mi zaufać? Kocham Cię bardziej niż ktokolwiek inny i mam dla Ciebie same najlepsze rzeczy. Mój plan jest dla Ciebie najdoskonalszy, ale czy możesz mi zaufać? Czy możesz mi zaufać niezależnie od sytuacji, w której jesteś i niezależnie od tego, co będzie w naszym życiu? Bo Bóg chce nam błogosławić dzisiaj. Bóg chce nam dać swoją ochronę. Bóg chce nam dzisiaj okazywać swoją łaskę. Bóg chce nam dzisiaj obdarzać bliską swoją społecznością, abyśmy mogli ją odczuwać. Abyśmy mogli czuć ten dotyk Jego dłoni, to przytulenie Jego ramieniem. Abyśmy mogli słyszeć ten kojący Jego głos. Chce nas błogosławić i mówi do nas: nie bój się. Nie bój się. Moje życie jest w moich rękach. Twoje życie jest w moich rękach. Niech Pan Bóg błogosławi słowo, które nam dzisiaj posłał, wierzę. Amen.